Okej, kochani, witam was jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. Wiecie, powiem wam, że nie lubię wakacji. Dlatego, że wakacje jest jakoś tak dziwnie dla mnie. Wszyscy mają wolne, ja muszę pracować. Nie lubię tego. Ja wolę raczej sytuację, gdzie wszyscy pracują, a ja mam wolne. A tak naprawdę to też nie lubię z tego powodu, że czekam, jest piękne lato, a ja czekam, żeby się już skończyły wakacje po prostu, żeby się to już skończyło, żeby to już było za mną, żeby to było za nami. Nie wiem, czy wy tak macie. W kościele też tak trochę jest, że czekam, aż wszystko już minie, wszyscy wrócą, zaczniemy. Ale wiecie, dzisiaj chciałbym mówić na pewien ważny dla mnie osobiście temat, który ja zawsze tak głęboko przeżywam. Kiedyś słyszałem dawno temu pewne kazanie, które bardzo mnie dotknęło i ono dotyczyło stanu naszego serca. Ja nie pamiętam już nic z tego kazania, ale ja pamiętam tylko jedną, jedyną rzecz. Jedno pytanie w zasadzie, które zadał tam ten kaznodzieja, który głosił, to był Michael Lundin akurat ze Szwecji. Gdzie jest twoje serce? Gdzie jest twoje serce? I dlaczego jest to tak ważne? Dlatego, że serce, czy też wszystko, co stoi za tym sercem, ta cała symbolika, to wszystko, co my rozumiemy przez serce, to jest coś, co jest bardzo ważne w naszej relacji z Bogiem. To jest coś, co naprawdę jest bardzo istotne i to, gdzie jest nasze serce, to w zasadzie wpływa na wszystko. To wpływa na wszystko, na całe nasze życie, na naszą i na relację z Bogiem, ale też na po prostu na całą naszą życiową postawę. I wiecie, chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się dzisiaj stanowi naszych serc. Chciałbym pytać ciebie dzisiaj, gdzie jest twoje serce, bo ono, jeśli ono jest w niewłaściwym miejscu, to jest bardzo, bardzo, bardzo źle dla ciebie, dla wszystkich wokół ciebie, to jest bardzo źle dla twojego kościoła, to jest bardzo źle dla twojej rodziny, to jest źle dla twojej żony, to jest źle dla twojego męża, to jest źle dla twoich dzieci, to jest źle dla twoich braci, to jest źle dla twojego miasta, to jest najgorzej, to jest dla ciebie, po prostu na wszystko to wpływa. Chcę, żebyś to zrozumiał, żeby cię to głęboko dzisiaj przejęło i dotknęło. Wiecie, wiem, że ludzie cenią moje kazania za to, że są żartobliwe i podobno wesołe. Dzisiaj będzie kazanie, które kompletnie będzie niewesołe i nie będzie żartobliwe. Więc proszę, kto ceni moje kazanie, z tego powodu do widzenia. Chciałbym zacząć fragmentem z listu Jakuba. W pierwszym rozdziale, w 26 wersecie, apostoł Jakub mówi coś takiego. To jest bardzo ciekawe. Jeżeli ktoś sądzi, że jest pobożny, a oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Tam jest też mowa o języku i o powściągliwości języka w międzyczasie, ale ja chcę się skupić na tym konkretnie fragmencie. Jeżeli ktoś sądzi, że jest pobożny, a oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Wiecie, można oszukać swoje własne serce, a przynajmniej próbować je oszukiwać. Nie wiem, jak jest z tobą. Czy ty próbujesz czasami oszukiwać swoje serce? Ja zauważyłem, że ludzie w wielu sprawach oszukują swoje serce i samych siebie. Taką bardzo widoczną rzeczą, to jest przykład tylko oczywiście, tego to się nie zdarza u nas w kościele, ale to jest oszukiwanie samego siebie, na przykład, że pieniądze nie są ważne dla ciebie. I oszukujesz się i mówisz, dla mnie wcale nie są ważne pieniądze, ja po prostu pieniądze traktuję jako środek, dla mnie Bóg jest najważniejszy. I okej, super, fajnie to brzmi, ale potem się okazuje, że jak na przykład, nie wiem, jest modlitwa, to ty akurat jesteś w pracy. Jak jest nabożeństwo, to ty akurat gdzieś wisisz na telefonie służbowym. Jak jest jakaś tam sytuacja inna, brat potrzebuje, siostra potrzebuje pomocy, to ty też jesteś zajęty. I wiecie, to jest taki przypadek, gdzie jaskrawo widać,
Gdzie jest nasze serce? Zgodzicie się? Oczywiście praca czy pieniądze to jest tylko jakiś tam wycinek naszego życia czy naszego serca. To może być cokolwiek innego. Ale chcę ci pokazać, że nasze deklaracje i to, w co sami siebie próbujemy czasami przekonywać, w ogóle nie ma się nijak do rzeczywistości. I bardzo ważne, żeby się spotkać z tą rzeczywistością. Żeby zobaczyć, w którym miejscu ja rzeczywiście jestem, bo inaczej, jeśli oszukujemy swoje serce, jeszcze raz powtórzę, nawet jeśli sądzisz, że jesteś pobożny, a oszukujesz swoje serce w jakiejkolwiek sprawie, rozumiesz? W jakiejkolwiek. Może to być kwestia wierności względem twojej żony, albo miłości względem twojego męża, albo nie wiem, tego, że dbasz o swój kościół. Cokolwiek to będzie, to ta pobożność jest bezużyteczna. My potrzebujemy najpierw przestać robić jedną rzecz. Jaką? Oszukiwać swoje serce. Oszukiwać swoje serce. Wiecie, to jest bardzo istotne. W przypowieściach król Salomon mówi tak. 12 rozdział, 15 werset. Droga głupiego wydaje mu się właściwa. Droga głupiego wydaje mu się właściwa. Czy mieliście kiedyś okazję rozmawiać z kimś głupim? Zastanawiam się, czy ten, kto z wami rozmawiał, odnosił podobne wrażenie. Wiecie, czasami jest tak, że rozmawiasz z kimś i takie kocopały, za przeproszeniem, ten człowiek opowiada, takie głupoty, durnotstwa po prostu, takie, że aż boli, że aż oczy łzawią od tego, a on uważa, że właściwie postępuje, że po prostu, że on ma rację, nie da się przekonać. Najgorsze jest właśnie z głupim rozmawiać, zgodzicie się? Bo głupi nie wie, że jest głupi, bo jest tak głupi, że myśli, że jest mądry, prawda? To taki paradoks. I teraz wszyscy się zaczynają zastanawiać rozpaczliwie, może ja też jestem, myślę o sobie, że jestem mądry, a jestem głupi. Powiem ci tak, to jest bardzo prawdopodobne. To jest bardzo prawdopodobne. Bo wiecie, co powiedział Forrest Gump? Poznać głupiego po czynach jego. Poznać głupiego po czynach jego. Przyjrzyj się swojemu postępowaniu. Czy mówisz... Czy deklarujesz inne rzeczy niż robisz? Tak, ja, dla mnie Bóg jest ważny, ja kocham Boga, ja chcę iść za Bogiem, a potem nie idziesz wcale za Nim. Tak, ja zawsze się słucham Boga, a potem w ogóle się Go nie słuchasz. Tak, ja po prostu przejmuję się, dla mnie jest istotne to, co Bóg ma dla mnie, czy to, co On mówi, a potem w ogóle kompletnie zachowujesz się tak, jakby to nie miało żadnego znaczenia. Poznać głupiego po czynach Jego. Co gorsza, jeszcze często bardzo próbujemy trochę Bogu pomagać. Przypomina mi się taka historia, ona jest bardzo znana, gdzie pewien człowiek jechał w oświadczyny do jeszcze nie wiedział dokąd w zasadzie, bo dwie dziewczyny w dwóch różnych wsiach mieszkały i on postanowił, że to był wierzący człowiek, głęboko wierzący człowiek, pobożny człowiek, taki jak ty. I on postanowił, że po prostu pomodli się w tej sprawie. Wsiadł na furmankę, zaciął konie i jedzie i mówi tak, Boże, ja puszczę lejce wolno i gdzie te konie skręcą, czy w prawo do jednej wsi, czy w lewo do drugiej wsi, to tam, to znaczy, że ty chcesz, żebym ja z tą dziewczyną się ożenił, żebym ja tam się oświadczył. Jechał, dojechał już do skrzyżowania i tak, wiecie, przypomniało mu się, że ta jedna dziewczyna jest trochę ładniejsza i tak trochę lejcami tak... I dojechał. Wiecie, i my robimy dokładnie tak samo. Dokładnie robimy tak samo w naszym życiu. Mamy jakieś preferencje, coś walczy w nas i próbujemy sobie jeszcze na dodatek wmawiać, że to Bóg nas tam poprowadził, Bóg nas tam skierował. Powiem ci, Bóg skierował cię tam, gdzie chciał, a raczej inaczej, tam, gdzie Mu pozwoliłeś. Amen? Tam, gdzie Mu pozwoliłeś. Bóg nigdzie inaczej cię nie skierował. Tam, gdzie Mu pozwoliłeś. Więc ważnym jest, aby swojego serca nie oszukiwać, aby nie być głupim, aby nie być głupim. Jeśli oszukujesz swoje serce, to jesteś głupi. Jeśli oszukujemy swoje serce, jesteśmy głupcami. Tymczasem kaznodzieja Salomon, oprócz tego, co powiedział przed chwilą, czyli
że droga głupiego wydaje mu się właściwa. Powiedział jeszcze coś ciekawego innego w trzecim rozdziale. I to sobie przeczytamy, bo to jest troszeczkę dłuższy fragment, ale on wymaga większej uwagi, większego skupienia niż tylko skupienia na tym, co ja zapamiętałem i próbuję wam przekazać z pamięci. Przypowieści, trzeci rozdział. I od pierwszego wersetu. Synu mój, nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań, bo one przedłużą ci dni i lata życia oraz zapewnią ci pokój. Co przedłuży ci lata życia i zapewni ci pokój? Ktoś chciałby mieć przedłużone lata życia i pokój w życiu? Ja się zgłaszam pierwszy na ochotnika. Mogę wypróbować, jak to jest. Ale wiecie, tu jest pewien warunek. Tu jest pewien warunek. A twoje serce niech przestrzega moich przykazań. Serce. Widzisz, tu nie jest napisane, niech twoja ręka, twoja noga, cokolwiek przestrzega przykazań. Ale serce. Co to oznacza? Że serce, czy postawa serca dla Boga jest czymś więcej niż nasze zewnętrzne uczynki. My czasami potrafimy się spiąć i na zaciśniętych pośladkach po prostu coś zrobić. Dać ofiarę. Ale jest taki ból, jak Whoopi Goldberg. Oglądaliście kiedyś, jak miała oddać pieniądze? To w filmie Duch chyba. I człowiek wyrywa i ona ciągnie, nie chce, jednak nie. A wreszcie oddała. I całą drogę szła i tfu, tfu robiła. I my robimy tak samo. My robimy dokładnie tak samo. Dajemy Bogu ofiarę. Powiem ci, Bóg w ogóle nie chce takiej ofiary. Czasami naszym bliskim coś z siebie ofiarowujemy. Dobra, to już wyjedźmy tam, no. Fajnie. Są tacy, którzy zrozumieli dowcip. Dobrze. Dobrze. Więc jest tu mowa o sercu. Czymś, co w sercu ma się przemieniać. Niech cię nie opuszcza łaska i prawda. Zawiąż je sobie na szyi. Wypisz na tablicy swojego serca. Wypisz na tablicy swojego serca. Niech cię nie opuszcza łaska i prawda. Co mamy wyryć na tablicy naszego serca? Łaskę i prawdę. Prawda ma być w naszym sercu. Powtórzyć jeszcze raz? Prawda ma być w naszym sercu. Tak, prawda tam ma być. I łaska. I łaska. Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. I teraz fajny werset. Bardzo często wierzący go cytują. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Jeszcze raz ten piąty, zatrzymał się. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Dla niektórych wierzących mam wrażenie, że ten werset jest alibi do nieużywania rozumu w ogóle. Ale wcale tu nie chodzi o to. Tu chodzi tylko o jedną rzecz, żeby ufać Panu bardziej niż swojemu instynktowi, nazwijmy to, swojemu rozumowi, swojemu poznaniu, rzeczom, które gdzieś tam przez lata nam wpajano. Tylko o to tutaj chodzi. Masz instynkt, żeby coś zrobić, ale najpierw idziesz do Pana i pytasz, Panie, czy ja mam naprawdę to zrobić? Pytasz, Panie, w co ja mam się zaangażować? Panie, gdzie mam być? Panie, co mam robić? Panie, ile mam czasu na to poświęcić? Panie, co w ogóle, jakie Ty masz zdanie? Chcę na Tobie się oprzeć. Tu chodzi o pewien instynkt opierania się w życiu na Bogu, a nie na czymkolwiek innym. Nie na sobie, nie na pieniądzach, nie na przedsiębiorstwie, nie na bracie, nie na siostrze, nie na czyjejś radzie. To nie jest łatwe, bo trzeba więcej czasu spędzać z Bogiem, więcej Pana pytać. Prawda, że tak jest? Aha, trzeba. Ale tu jest obietnica, że to zapewni nam uznanie w oczach Boga i ludzi. Zapewni nam życzliwość i uznanie. Więc jeszcze raz, ufanie rozumem jest dla Boga mniej istotne. Ufanie sercem bardziej. Dlaczego?
Dlatego, że myślę, że ufanie rozumem zawiera w sobie jednak taki element kalkulacji. Okej, opłaca mi się. Ufanie sercem to jest element miłości. To jest trochę jak dziecko, kiedyś widziałem, że w taką grę się pewien człowiek bawił ze swoim dzieckiem, że mówi zamknij oczka i kazał mu ze stołu skakać. I łapał to dziecko. To dziecko skakało za każdym razem. Oczywiście nie chodziło o to, żeby potem zabrać, to taki kawał jest, tak, osadyście, zabrać ręce i powiedzieć ole, ale Bóg tak nie robi. Bóg właśnie tego od nas oczekuje. Mówi skocz, zamknij oczy i skocz. Zaufaj mi. Po prostu dlatego, że mnie kochasz i dlatego, że wierzysz w to, że ja kocham ciebie. Zaufaj mi. Rzuć się na tą głęboką wodę. Wyleź z łodzi, przejdź po wodzie, a co tam? Chodź, Piotr. Aha, pamiętacie tą historię, co się działo z Piotrem? Kiedy się wystraszył, kiedy przestał ufać, od razu zaczął tonąć. Póki wierzył, szedł jak gość normalnie. Tylko oprócz Pana Jezusa jedna osoba w historii, która chodziła po wodzie. Przynajmniej opisany taki przypadek. Więc popatrz, jaka jest różnica. Więc ufanie rozumem zawiera element kalkulacji, ufanie sercem element miłości. I chcę, żebyś pierwszą rzecz zapamiętał. Mam nadzieję, że inne też zapamiętałeś. Że stan naszego serca bardziej interesuje Boga niż nasze uczynki. Stan naszego serca, miejsce, w jakim jest nasze serce, bardziej interesuje Boga niż nasze uczynki, bo On patrzy w serce. Amen? Bóg patrzy w serce. Pamiętacie historię o namaszczeniu Dawida na króla, tak? Gdzie Samuel poszedł i jeden brat, drugi brat, trzeci brat, czwarty brat, piąty brat, szósty brat. A nie macie więcej jakichś braciszków? No mamy jednego, ale jest malutki na polu pasie. Wołać mi go. To ten. Dlaczego? Nie sugeruj się jego wyglądem. Ja patrzę w serce. Pamiętacie? Tak Bóg powiedział do Samuela. Powiem wam, że z drugiej strony jest to w myśl dla mnie uspokajająca. Jak myślę, że Bóg patrzy w serce, a nie na wygląd. Nie wiem, jak u ciebie. Aha, pamiętacie, co apostoł Paweł sam o sobie napisał? Mowa jego byle jaka, wygląd, oj, zapomniałem tego słowa. No, w każdym razie też taki sobie. Więc widzicie, Bóg nie powołał Pawła ze względu na to, jak się dobrze prezentował. A niektórzy z nas dobrze się prezentują i myślą sobie tak, ale Bóg to ma szczęście. Takiego gościa po prostu zyskał do swoich działań. Trochę mu pomogę. To nie tak działa. To nie w ten sposób w ogóle działa. Ale jestem takim gościem. Tyle hajsu zarabiam. Patrzcie, 5 dych mogę dać. Ło! Szok. Bóg aż przyklęknął, jak to zobaczył. Aha. Okej. Okay. Więc w pierwszej Księdze Królewskiej chciałbym, żebyśmy otworzyli. Dzisiaj mamy sporo wersetów, ale ja chcę wam parę rzeczy przypomnieć. Poza tym ja uwielbiam czytać Słowo Boże na zgromadzeniach, bo ja wierzę, naprawdę ja w to szczerze wierzę, 8 rozdział, pierwsza Księga Królewska, że Słowo Boże ma moc. Jeśli jest wypowiadane, ono ma po prostu moc. Ja nie wiem, jak to działa, ale ono ma moc. Ono działa w naszym duchu w jakiś sposób. Ono odświeża nas, ono odświeża naszą duszę, ono odświeża naszego ducha. Ja wierzę też, że przemienia nasze serce. Dlatego tak warto do Słowa Bożego czytać. Chodzisz, sięgać, chodzisz zdołowany, chodzisz po prostu rozwalony, bierzesz Słowo, poczytasz. Wow, już jest lepiej, już jest lepiej. Uwaga, ważna jest też postawa twojego serca przy tym, nie? No nie, dobra, poczytam sobie. Nie, w ogóle mi nie jest lepiej. No pewnie, mi też nie, zwłaszcza jak na ciebie patrzę. Ale popatrz sobie ty swoje Słowo. W to, co Bóg ma dla ciebie. I teraz patrzcie, bo to była uwaga na marginesie. Pierwsza Królewska w 8 rozdziale i od 37 wersetu.
A gdy nastanie głód w ziemi i gdy przyjdzie zaraza, śnieć, rdza, szarańcza, gdy jego nieprzyjaciel udręczy go w którymś z miast jego ziemi, gdy nastanie jakakolwiek plaga, jakakolwiek choroba, wtedy wszelką modlitwę, wszelkie błaganie, jakiekolwiek wypowie poszczególny człowiek, czyli tu jest mowa o nas, o tobie, o mnie, lub cały twój lud izraelski, kto tylko odczuje to w swoim sercu jako cios i wzniesie swoje dłonie ku temu przybytkowi, ty racz wysłuchać w niebie, w miejscu, gdzie mieszkasz i odpuścić i wkroczyć i dać każdemu według wszystkich jego postępków. I teraz uwaga, ty bowiem znasz jego serce, gdyż ty jedynie znasz serca wszystkich synów ludzkich. Bóg zna nasze serce. Bóg i tak je zna. Czy my próbujemy oszukiwać, czy próbujemy sprawić dobre wrażenie, czy nie próbujemy, czy jesteśmy fajni, czy jesteśmy niefajni. Bóg i tak zna nasze serce. Jest kwestia, żebyśmy my poznali nasze serce, powiedziałbym tak, od Bożej strony. Od Bożej strony. Żeśmy przyszli i zapytali, Boże, pokaż mi, co jest w tym moim sercu. Co tam naprawdę jest? I wtedy się zaczyna testowanie, ale o testowaniu za chwilę powiem. W psalmie 7, 10 rozdział, psalmista mówi tak, Pan bada serce i nerki. Pan bada, przenika całą naszą postawę do najbardziej ukrytych aż miejsc, do najbardziej ukrytych motywów. Pan bada i nie mamy na to wpływu, po prostu non-stop jesteśmy i tak badani. Zgodzisz się? Po prostu tak jest, ale zapominamy o tym. Ja muszę wam przyznać, że często o tym zapominam. Zapominam, że Pan non-stop mnie bada. I wiecie, czym skutkuje to, kiedy ja o tym zapominam? Że sobie folguję, że sobie luzuję. Czy to znaczy, żeby ciągle chodzić napiętym? Nie. To znaczy, żeby znaleźć się w takim miejscu, że już nie będziesz musiał bać się tego sprawdzania, że będziesz wiedział, że okej, wszystko, co Bóg mi na tą chwilę pokazał, bo jutro być może jeszcze ci coś pokaże innego, ale wszystko, co na tą chwilę mi Bóg pokazał, ja uporządkowałem, ja załatwiłem, ja żyję według tego. To jest dobre miejsce, powiem ci, fajnie się czujesz, będąc w takim miejscu. W Ewangelii Mateusza Pan Jezus w 15 rozdziale przypomina pewien fragment z księgi proroka Izajasza, 29 rozdział, 13 werset, mówi tak. Lud ten, Pan Jezus mówi o Izraelu, o faryzeuszach głównie. Lud ten czci mnie wargami, ale ich serce jest dalekie ode mnie. Lud ten czci mnie wargami, ale ich serce jest dalekie ode mnie. To trochę przypomina taką sytuację, przypomina mi się kiedyś takie siostry przyszły do pewnego pastora. Chyba to od nich słyszałem nawet, od jednej z tych dziewczyn. I mówią, pastorze, ale bo my tutaj w tym naszym kościele to takie piosenki fajne śpiewamy, ja tańczę dla ciebie, ja się raduję. I wszyscy tak stoimy w tym czasie. I mówi, nie wiem, jakoś mi się to kłóci. Wiecie, to jest dokładnie to samo, że my deklarujemy przed Bogiem pewne rzeczy, czcimy Boga wargami, ja tańczę dla ciebie. Nie pamiętam tej melodii, może przypomnicie. Albo, to moja ulubiona historia, jak kiedyś na pewnym spotkaniu kościelnym. Same starsze siostry przyszły, nie wiem czemu, ale starsze mam na myśli naprawdę starsze siostry. Mam na myśli naprawdę zgromadzenie chustkowe. I wszyscy śpiewali, Bóg dziś powołuje armię. I powiem wam, to robiło wrażenie. To robiło wrażenie. To teraz śmiesznie wygląda, ale te siostry naprawdę wierzyły w to, co śpiewają. Widzisz, jest różnica pomiędzy nawet kimś młodym, atrakcyjnym i fajnym, który coś deklaruje, ale jego serca w tym nie ma. Bo kiedy jest twoje serce, to idzie za tym wszystko. Twoje ciało, twoje czyny, wszystko za tym idzie. Zgodzisz się? A kimś nawet starym, nieatrakcyjnym, w chustce, może bez zębów nawet. Ale On dla Boga będzie zdobywał. Jesteście tu ze mną? Jest różnica. Jest różnica między deklaracją a postawą.
Widzisz, Bóg bardziej interesuje się tym, co jest w naszym sercu, niż naszymi deklaracjami. Nasze deklaracje nic dla Boga nie znaczą, jeśli są puste. Nic nie znaczą. Nic nie znaczą. Wiecie, w naszych czasach w ogóle wartość słowa mówionego się bardzo zdewaluowała. Zgodzicie się? Nawet ludzie nie przywiązują wagi do swoich słów. Coś tam se palną. Będę się o ciebie modlić. I wcale się nie modli. I wcale się nie modli. To jest deklaracja. Ona brzmi pobożnie. Ale tak naprawdę wiecie, czym ona jest? Kłamstwem po prostu zwykłym. Prawda? Zwykłym kłamstwem. Będę ofiarny, dam na to, albo o, ja to tyle, albo tam tyle daję. Okej, może dajesz, ale po co o tym gadasz? Niech nie wie lewica, co czyni prawica. Powiem wam, ostatnio trenuję. Ostatnio trenuję niechwalenie się. Teraz się właśnie chwalę. Z pewnym człowiekiem rozmawiałem ostatnio i on opowiedział pewnej historii. Nie będę, same ogólniki teraz powiem, żeby nic tu nie zdradzić, ale w każdym razie miałem taką ochotę powiedzieć, a ja wiesz, co ja zrobiłem w takiej sytuacji? Musiałem wziąć 3 głębokie oddechy i nic nie powiedziałem. I powiem wam, trochę mi było ciężko, bo pomyślałem sobie, no, mój kolega nie będzie miał okazji poznać mnie od tej fantastycznej strony mojej osobowości. A z drugiej strony pomyślałem sobie, ale Bóg to widzi, że dzisiaj nie wykorzystałem okazji, żeby się chwalić. I trenuję, już 2 razy mi się udało w tym miesiącu. Już 2 razy. Skupmy się na pozytywach. Psalm 33, 13 werset i do 18. Nie będę teraz czytał tego fragmentu, bo dzisiaj dużo cytuję. Mówi o tym, że Pan kształtuje nasze serca, a Jego oko jest nad tymi, którzy oczekują Jego łaski. Widzisz, ludzie często mówią, że Bóg się nie przejmuje nimi. I ja myślę, że tak jest w istocie. Po co się przejmować człowiekiem, który ciągle sam sobą się i tak przejmuje? Nie ma sensu przejmować się, pochylać się nad człowiekiem, który jest tak skupiony i pochylony nad sobą, że po prostu tylko czubek swego nosa widzi, tego, żeby mu było dobrze. Zgodzisz się, że tak jest? Widzisz, Bóg skupia się nad tymi, w tym psalmie możesz przeczytać, którzy oczekują Jego łaski, czyli którzy u Boga oczekują interwencji, u Boga oczekują, że Bóg coś zrobi, u Boga oczekują, że to Bóg się wstawi za mną, u Boga oczekują, że to Bóg po prostu rozwiąże mój problem. Aha, nad tymi Bóg się pochyla, nad tymi, którzy do Boga się odwołują, mówią, Boże, nie znam rozwiązania tego problemu, albo znam rozwiązanie, ale ja wolę, żebyś Ty lepiej rozwiązał ten problem. Bóg się pochyla nad tymi i On kształtuje nasze serca. I teraz przechodzimy do kwestii bardzo istotnej. Bóg testuje nasze serca. Bóg testuje nasze serca. Aby przekonać się, w zasadzie to nie Bóg się chce przekonać, bo Bóg już i tak wie, ale abyśmy my mogli się przekonać, w którym miejscu jesteśmy. W 5 Księdze Mojżeszowej, 8 rozdział, 2 werset, Bóg zwraca się do Izraela, do całego narodu w ten sposób. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Bóg prowadził cię przez te 40 lat, aby cię ukorzyć i doświadczyć i poznać, co jest w twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy też nie. Popatrz, Bóg doprowadził Izrael w różne miejsca. Pamiętacie różne momenty w historii Izraela, tak? Kiedy ich pobili wrogowie, kiedy nie mieli wody na pustyni, kiedy nie mieli mięsa na pustyni, kiedy nie mieli cukru na pustyni i węgiel im podrożał. Oni po prostu przeżywali takie trudne rzeczy. I Bóg patrzył. Ich testował. Co oni zrobią? Czy oni zaczną szemrać? Czy oni zaczną ględzić? Czy oni zaczną mówić, kiedyś to było fajnie, jak mieszkaliśmy w Egipcie i tam mieliśmy pomidory.
Pamiętacie to? Pomidorki były, ogórki. W ogóle było lepiej. Ja czasami rozmawiam z niektórymi wierzącymi i słyszę takie coś. Kiedyś jak byłem niewierzący, to było lepiej. Wtedy mi się lepiej powodziło. Powiem ci, może i tak. Ale nie znałeś Boga i nie byłeś zbawiony. I Bóg nie miał możliwości działać w twoim życiu i w twoim sercu. Teraz rozważ, co jest lepsze. Żeby ci się lepiej powodziło, czy żeby Bóg miał możliwość działać w twoim życiu, w twoim sercu i ciebie zbawić. Co jest lepsze? Taka krótka kalkulacja teraz. Co jest lepsze? Nie tu i teraz, co jest lepsze, tylko długofalowo. Co jest lepsze? Powiem ci, wielu ludzi doszło do wniosku, że lepsze jest tu i teraz. I wrócili do świata. Po prostu. I ja boleję nad tym, ale tak się dzieje. Ale tak się dzieje. Z jakiego powodu tak się dzieje? Dzieje się to z takiego bardzo podstawowego powodu. Mianowicie mamy skłonność, wszyscy mamy skłonność. Jesteście jeszcze ze mną? Do zatwardzania swoich serc. Do zatwardzania, nie do zatwardzenia, do zatwardzania swoich serc. Widzisz, zatwardzanie przebiega w sposób taki, jakby to powiedzieć, łagodny, powolny. Taki, że nie widzisz tego, ale w którymś miejscu patrzysz i już jesteś zupełnie innym człowiekiem. Patrzysz i już jesteś zupełnie innym człowiekiem. Wtedy byłeś skupiony na Bogu, byłeś łagodny, pełen łaski, pełen miłości do innych, wyrozumiałości. A dziś jesteś zgorzkniałym starym dziadem. Niektórzy patrzą znacząco teraz na innych. Ciekawe, dlaczego na innych. Widzisz, w Księdze Zachariasza mamy taki fragment. Otwórzmy go na chwilę. 7 rozdział. Od 8 wersetu. Wtedy doszło Zachariasza słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów, wydawajcie sprawiedliwe wyroki i świadczcie sobie nawzajem miłość i miłosierdzie. Nie uciskajcie wdów i sierot, przechodniów i ubogich i nie zamyślajcie w swych sercach nic złego jedni przeciwko drugim. Może teraz powiesz, ja nie uciskam żadnej wdowy i sieroty. Ja powiem ci, ja też akurat przypadkiem w tej chwili nie, bo nie znam. Ale uciskam mężatkę, jedną co najmniej. Może ty też znasz jakąś mężatkę, którą uciskasz. Aha. Ja to w ogóle po prostu jestem taki cacy. Nie zamyślam o nikim innym w swoim sercu nic złego. Tak? A może pomyślałeś sobie ostatnio, aha, ten to na mnie tak popatrzył, on chyba mnie nie lubi. Powiem ci, a może on cię lubi, tylko ty w swoim sercu tak o nim myślisz, że on cię nie lubi. Co? Zgadza się? Ty wiesz lepiej, co on myśli? Prawda, że tak mamy? Przypisujemy komuś jakieś intencje? O, ta ekspedientka, ale ona była niemiła. Następnym razem to ja jej pokażę, albo ja jej powiem. Ja zawołam kierownika. To nie jest zamyślanie nic złego w swoim sercu przeciwko człowiekowi? Jest, jak najbardziej. Odwet, wszelki odwet jest zamyślaniem czegoś złego. Ja już jemu pokażę. Aha. Nie pochwalił mnie ostatnio. To ja już mu pokażę. Wiecie? I teraz patrzcie dalej. Lecz oni nie chcieli słuchać. Odwrócili się do mnie plecami i zatkali uszy, aby nie słyszeć. Zatwardzili swoje serca jak diament, aby nie musieć słuchać przykazań i słów, które Pan zastępów posyłał do nich przez swego ducha za pośrednictwem dawnych proroków. Dlatego Pan zastępów wybuchnął wielkim gniewem. Stało się więc tak, jak on wołał, a oni nie słuchali, tak też, gdy oni będą wołać, ja ich nie wysłucham. Mówi Pan zastępów. Stało się więc tak. Uwaga, powiem ci, jak się stanie. Jest tak. Tak, ty nie słuchałeś, jak Duch Święty do ciebie mówił? To Duch Święty
nie usłucha, jak ty będziesz do niego wołał, jak cię przyciśnie. Słabe? Słabe? Słabe. A potem, Bóg to mnie nie wysłuchał. A Bóg mówi, on mnie też nie wysłuchał. Aha. Bardzo słabe, bo zatwardzamy swoje serca. Więc zbliżając się już do końca, chciałem zachęcić cię, abyś otworzył swoje serce na Boga, dopóki masz czas. Otwórz swoje serce na Boga. Nie zatwardzaj swojego serca, rozmiękczaj swoje serce, pracuj nad tym, żeby ono było miękkie, żeby było wrażliwe. Nie zatykaj swoich uszu, nie zatykaj, nie zasłaniaj swoich oczu, nie odwracaj się plecami od Boga, bo może się zdarzyć, że w chwili kryzysu zostaniesz sam. Kryzysy na pewno będą. Kryzysy na pewno przyjdą jeszcze w twoim życiu. Być może dzisiaj tobie się wydaje, że nie ma bata po prostu. Jesteś takim kozakiem. Mam wszystko normalnie. Mam wszystko. Ale widzisz, przyjdzie palpitacja serca i jest tak. Okazuje się, że nic nie masz. Że nic nie masz. Znaczy to wszystko se stoi, ale to nic ci nie pomaga. Bo w ogóle zero. Możesz tylko łkać w podusie. I może Bóg się zlituje. Tylko, że słabe będzie, jak on akurat się odwróci, bo ty się odwracałeś całe życie. Więc Bóg daje nam czas. W pierwszej Kronik, 22 werset, 18-19 werset możemy przeczytać. Czy Pan Bóg wasz nie dał wam zewsząd odpocznienia? Więc kierujcie wasze serca i myśli ku temu, aby szukać Pana, Boga waszego. Dostałeś odpocznienie. Większość z nas żyje lepiej niż królowie przez te tysiące lat do dzisiaj. Zgodzisz się? Ostatnio, tam dwa lata temu, w pałacu króla Portugalii. Po prostu, wow, ale myślałem, że będzie szał. Powiem wam, mój syn ma dużo lepiej urządzone w pokoju dzisiaj i lepsze wygody. O łazience nie wspomnę nawet. Aha. Mamy pralki automatyczne. Macie w domach? Słyszeliście, że są takie? Dobrze. Zmywarki do naczyń, kuchenki, różne, gazowe, mikrofalowe, płyty indukcyjne, suszarki do rąk, do głów, do stóp, do odzieży. Mamy po prostu prąd w gniazdkach, oświetlenie. Możemy siedzieć do 24, a niektórzy nawet do 2 nad ranem mogą siedzieć i sobie świecić. Możemy cudawianki robić, przemieszczać się szybko. Możemy gadać z drugim końcem świata, nawet nie ruszając się z fotela. A drugi świat, drugi koniec może z nami rozmawiać. A my nie mamy czasu dla Boga. A my nie mamy czasu. Dostaliśmy odpocznienie, dostaliśmy pokój, dostaliśmy wszystkie możliwości i nie mamy czasu. Bo musimy jeszcze więcej gadać, jeszcze więcej rzeczy słyszeć, bo jeszcze więcej kupiliśmy tych rzeczy. Uwaga, im więcej masz ciuchów, tym więcej musisz prać i suszyć. Tak jest. Następnym razem zastanowisz się, zanim pójdziesz do sklepu z ciuchami. Więc widzisz, kiedy my tłumaczymy się pracą na przykład, bo wiecie, jak ktoś się tłumaczy alkoholizmem, to jest słabo widziane. Albo uzależnieniami jakimiś, co nie? No wiecie, nie mogę chodzić do kościoła, bo jestem uzależniony. No tak, no. Ale jak ktoś się tłumaczy pracą, no to wszyscy mówią, no tak, rozumiem. A ja ci powiem, ja w ogóle nie rozumiem. Ja kompletnie nie rozumiem. Kompletnie. Bo to Bóg daje nam siłę do zdobywania bogactwa. Czy rozumiesz to? To Bóg daje nam siłę do zdobywania bogactwa. Jeżeli Bóg nie da ci jutro sił, oddechu, zdrowia, tylko piknie ci coś w kręgosłupie albo w biodrze, nie daj Boże, to jest koniec po twojej robocie, po twoich wielkich zyskach. Wszystko się sypie, jak domek z kart. Aha. I nie możesz chodzić dobrze, bo ci boli noga w biodrze. Nigdzie nie dojdziesz w ten sposób. Aha. Więc teraz chcę.
chcę Cię zachęcić. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza mówi, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. 22 rozdział, 37 werset. Chcę Cię zachęcić. Sam przyjrzyj się swojemu sercu, sam się przyjrzyj, zanim będzie za późno, zanim się okaże, że Bóg odwrócił się do Ciebie plecami, zanim się okaże, że Twoje serce zamieniło się w twardy głaz, zanim się okaże, że po prostu z Bogiem nie macie sobie już nic do powiedzenia, zanim się okaże, że jesteś w kryzysie. Więc nie działaj na przekór, nie działaj na przekór. W Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale od 19 do 21 wersetu Pan Jezus mówi, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, ale w niebie. W niebie. Albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. To jest najprostszy sposób, aby Twoje serce skłonić ku czemukolwiek. Ku czemukolwiek. Zainwestuj w to hajs. Zainwestuj w to forsę. Ja często daję ludziom taką radę, kiedy przychodzą do mnie i mówią, nie lubię tego albo tamtego. Pierwsza rzecz, jaką robię, mówię, idź i daj mu pieniądze. Albo prezent kosztowny. A czemu ja go nie lubię? Zobacz, jak go zaczniesz lubić. Zobaczysz, jak go zaczniesz lubić, daj mu drugi, daj mu trzeci, wtedy go pokochasz. Bo zainwestowałeś. Koleżanka mi opowiadała o pewnym swoim znajomym, który zainwestował w akcję firmy, która się nazywała Kable. Taka firma była w 90-tych latach. Dwie akcje miał. Codziennie sprawdzał indeks. Codziennie. Zainwestuj we mnie. Zobacz, jak mnie zaczniesz kochać. Normalnie mówię ci, będziesz mnie ubóstwiał. Wiecie, czemu większość z was ja kocham, a co najmniej lubię? Bo zainwestowałem w was. Swoje życie, swój czas. Pieniędzy nie wypominam. Czemu kocham ten kościół? Bo wiele z tych desek opłaciłem. Każdą z tych na suficie przykręciłem osobiście. Potem musieli po mnie poprawiać. Ale zainwestowałem w to. Chcesz coś pokochać? Zacznij w to inwestować. Chcesz bardziej kochać Kościół? Zacznij inwestować w niego. Nie mówię tu o budynku, mówię o ludziach. Chcesz kochać ludzi? Inwestuj w nich. Chcesz kochać Boga? Inwestuj w Boga. Inwestuj w Boga swój czas, swoje pieniądze, swoją uwagę, po prostu inwestuj. Inwestuj mądrze. Niech twoje serce się przemieni. Potrzebujemy przemiany naszego serca, gruntownej przemiany naszego serca. Dlaczego? I to już ostatni werset na dzisiaj. Przypowieści 4 rozdział, 23 werset. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca. Z niego bowiem tryska źródło życia. Z twojego serca tryska źródło życia. I to jest źródło życia dla ciebie, ale też dla innych, którzy są wokół ciebie. Dzisiaj masz może dzieci, może są takie malutkie, biegają se z tyłu, krzyczą. I myślisz sobie, mam jeszcze czas na to. Powiem ci, jeśli dziś źle zainwestujesz w swoje serce, to jutro będziesz zatwardziałym, starym, zgredem. I pojutrze te dzieci przyjdą do ciebie i nie będą miały z kim rozmawiać, bo odbiją się od twojego twardego serca. Amen, rozumiesz? Tak to wygląda. Jeżeli ty dziś nie zainwestujesz w relacje z Bogiem, w Boga, w ducha swojego, to pojutrze będziesz starym zatwardzialcem. Starym zatwardzialcem. Mógłbym użyć tu mocniejszych słów, ale zostańmy na zatwardzialcu, dobrze? I
Naprawdę, uwierz mi, będziesz w miejscu, gdzie nie będzie ci się chciało nic zrobić, a nikomu z tobą też nic się nie będzie chciało zrobić. I nie będziesz mieć żadnego wpływu na ludzi, na życie, na bliskich. Będziesz zatwardziały, a twoja relacja z Bogiem będzie martwa. A Bóg będzie odwrócony do ciebie plecami. Gdzie jest twoje serce? Póki ono jeszcze jest, chociaż kawałek taki jest tutaj, mam nadzieję, że tak jest, bo jesteś tutaj przecież, amen? Z jakiegoś powodu. Mam nadzieję, że nie tylko z tego, że stówę chcesz pożyczyć od kogoś. Mam nadzieję, że przyszedłeś tutaj, bo gdzieś twoje serce, kawałek twojego serca szuka Boga. Szuka Jego sprawiedliwości, szuka Jego łaski. I gdzieś kawałek twojego serca chce być lepszy, być wrażliwszy, wypełnić Boże powołanie, przyjąć Boże zbawienie. Gdzieś kawałek twojego serca boi się Boga. Mam nadzieję, że tak jest. Więc dzisiaj, list do Hebrajczyków, dzisiaj, kiedy głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak Izrael podczas buntu na pustyni. Ale odpowiedzcie dzisiaj już. Dziś już zacznijcie robić. Dziś już zacznijmy szukać Pana wspólnie. I nie pozwólmy naszemu sercu stwardnieć. Czego wami sobie życzę. Amen. Powstańmy, pomodlimy się. Panie Jezu, chcę modlić się, abyś Ty pokazał nam stan naszego serca. Chcę modlić się, aby każdy z nas zobaczył dzisiaj, w jakim miejscu jest. Chcę modlić się o siebie, żebym ja zobaczył, w jakim miejscu jest moje serce. I chcę, jeśli zobaczę coś niedobrego, niewłaściwego, coś, co Tobie się nie podoba, chcę prosić Ciebie, żebyś pokazał mi drogę do wyjścia z tego miejsca. Chcę prosić Ciebie, żebyś pomógł mi też przedsięwziąć kroki, środki, żebym mógł wyjść z tego miejsca. Panie, ja chcę, żeby moje serce było miękkie przed Tobą. Żeby było miękkie, żeby było wrażliwe i żebym ja pragnął najbardziej Ciebie, żeby moje serce Ciebie pragnęło najbardziej ze wszystkiego i wypełniania Twojej woli i przestrzegania, Panie, Twoich wszystkich, Panie, słów, przykazów, czegokolwiek, Panie. Chcę Ciebie, Panie, wyraźnie postawić w moim sercu na pierwszym miejscu. Nie chcę, żeby cokolwiek innego, czy praca, czy marzenia, czy miłość do jakiejkolwiek osoby przesłaniała mi Ciebie, przesłaniała mi to, że to Ty jesteś najważniejszy i powinieneś być najważniejszy. Panie, Ty doprowadzaj do porządku moje serce. Doprowadzaj do porządku moje serce. Chcę, Panie, aby moje serce było miękkie i wrażliwe. Panie, modlę się o innych też. Niech Duch Święty teraz pracuje na tym miejscu. Duchu Święty, proszę, działaj, przenikaj każde serce. Niech te serca się stają wrażliwe. Niech te serca się stają wrażliwe. Niech każdy wyjdzie stąd dzisiaj poruszony, a nawet jeśli trzeba, to wstrząśnięty. Ale niech nikt nie puści mimo uszu, Panie, tych słów. Niech nikt nie wyjdzie stąd wzruszając ramionami albo z radosnym uśmiechem, bo po prostu odwrócił się od Ciebie. Panie, my pragniemy dzisiaj przed Tobą po prostu pokutować, jeżeli cokolwiek w naszym życiu było niewłaściwego. Panie, przywróć nas na właściwą drogę. Panie, podeprzyj nasze nogi, utwierdź nasze kroki. Pokaż nam właściwą drogę, właściwy sposób. Dziękuję Tobie, że Ty jesteś wierny i że Ty doprowadzisz do końca to, co rozpocząłeś w nas. Niech dla Ciebie płynie chwała i wszelka cześć. Niech będzie wywyższone Twoje wielkie, święte imię. Amen. Trzymaj mnie w rękach, które stworzyły niebiosa.
zanurz mnie w łasce, która zna głębie twych ran. Wyrwałeś z błota mnie, na skale stoję twej. Podnowiłeś mnie i dałeś mi imię swe. Jestem tu i pamiętam, że to dzięki tobie. Śpiewam dziś, bo nie muszę już więcej się bać. Wyrwałeś z błota mnie, na skale stoję twej. Odnowiłeś mnie i dałeś mi imię swe. Niech twoje imię ty pokochałeś na wskroś całe serce me. Grzech mnie nie trzyma już, teraz ty trzymasz mnie. Łaska twa pokonała moc grobu, mój cały wstyd został tam zamiast mnie. Zburzyłeś wielki mur, odrzuciłeś głaz, opuściłeś grób, niosąc mnie cały czas. Poddaję ci cały mój świat, potrzebuję cię. Niech twoim jest, ty pokochałeś na wskroś całe serce me. Grzech mnie nie trzyma już, teraz ty trzymasz mnie. Moje łańcuchy ty rozerwałeś sam. Śmierć mnie nie łaska wciąż trwa, i ta łaska wciąż trwa.